malowanie towarzyszy mi przez całe życie, ale z jakichś względów nie zawsze mogłam się tak mocno zaangażować. Ostatnio robię tego trochę więcej i chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nasz płot wydał mi się idealnym tłem do tego. No i to już jest druga edycja. Pierwsza nawet mi się podobała. Warto zobaczyć swoje obrazy, swoje prace, wszystkie razem, nawet po to, żeby wyciągnąć wnioski do przyszłej pracy. Tak sobie wymyśliliśmy, że będzie to projekt składający się z kilku wystaw. Pięciu, sześciu. W tej chwili jest druga tangowa. Po tango obok malowania stało się naszą pasją i takim towarzyszącym naszemu życiu zajęciem. No i szukam takiego wyrazu dla tanga. Jest pewna cecha charakterystyczna dla tanga. Poprzednie obrazy wybierałam pod kątem takich wzajemnych relacji, takiego przeżywania muzyki, a teraz takiego ruchu tangowego. No więc też relacji międzyludzkich. Myślę, że dojdę do jakiegoś skrótu, który mnie będzie satysfakcjonował i będzie takim malarstwem nowoczesnym. No tak. Właśnie tego obrazu, nie? Bo nie, bo nie każdy, każdy ujrzy tą twarz jeszcze tu, w tym momencie, nie? Wtorek jest takim dniem, kiedy sami sobie planujemy nasz czas. I chciałam, żeby wyglądał troszeczkę inaczej, a jednocześnie, żeby był związany z tym, co robimy na co dzień. Myślę, że dla nich to jest też taka inna forma kontemplacji sztuki, oglądania. Tylko rzadko mają okazję mnie oglądać, chociaż zaliczyliśmy już kilka wystaw wspólnych. Ale na ogół to ja jestem kibicem na ich wystawach. Dzisiaj się sytuacja odwróciła i myślę, porozmawiam zresztą o tym z nimi, że są to jakieś takie pozytywne wrażenia i że też będą mieli ochotę do dalszej pracy większą. A dlaczego na płocie i czy będą jeszcze jakieś tego typu właśnie happeningi, czy można powiedzieć, czy performance bardziej? Czy będą jeszcze w innych miejscach trzeba, czy tutaj można się spodziewać, bo pewnie to nie wszyscy zobaczą dzisiaj. Tak jak powiedziałam, będzie 5-6 odsłon mojego malowania. To jest druga tangowa, na razie ostatnia. Reszta jest w trakcie pracy i jeszcze nie gotowa do pokazania. Ale planuję jeszcze taką wystawę pod nazwą Być kobietą. Taką serię obrazów abstrakcyjnych w kolejnej odsłonie chcę pokazać. Pejzaży i takich moich fantastycznych, nierealnych kompozycji. Także to jest druga odsłona, a liczę na kolejne. Z racji tej cechy, że ona jest na płocie i wiadomo, że musimy się liczyć i z warunkami atmosferycznymi, i w ogóle ze specyfiką takiego rodzaju pokazywania, jest to krótka forma, ale będziemy robić z tego filmy, rolki, i zapraszam na swój profil do Facebooka.